Moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj mam dla was powieściowy duet. Lekki, sympatyczny, bardzo przyjemny, a do tego tak wciąga, że pożarłam te dwie książki w niecałe trzy noce. Dwie powieści, które recenzuję dla was we współpracy z portalem Polacy Nie Gęsi i swoich autorów mają. Specjalnie dla was wakacje w e-booku i zwyczajny dzień Niny Majewskiej-Brown. I dam radę bez spoilerów. I zaczniemy od wakacji. Brzmią tak sielankowo, ale uwierzcie mi, nie są. Nina wraz z mężem Bartem i dzieciakami, synem i córeczką, wyjeżdżają na długo wyczekiwane wakacje do Barcelony. I spędzają je nad wyraz rodzinnie, tak jak to bywa, kiedy wyjeżdżają ludzie, którzy przez dłuższy czas nie przebywali razem w jednym pomieszczeniu. Ale bawią się świetnie, aż do czasu niespodziewanego przyjazdu rodziców Bartka, teściów Niny, którzy nie znoszą ani Niny, ani swoich wnuków. Pomimo wszystko jakoś ten wyjazd brnie naprzód, aż do chwili, no właśnie, bum, cios w Ninę, cios w czytelnika. Dzieje się taka tragedia, że nawet ja byłam zaskoczona. Ale życie musi płynąć dalej, zwyczajnym torem, dlatego przecież, że nikt inny się nie zatrzymał i Nina także musi kontynuować pęd. Mijają kolejne zwyczajne, niezwyczajne dni, a los nie szczędzi jej niespodzianek, tych przyjemnych, jak i tych bardzo przykrych. Wakacje i zwyczajny dzień to najprościej rzecz ujmując historie z życia wzięte. Opowieści o tym, jak bardzo nieprzewidywalny jest los i można trzymać w garści wszystko, by za moment stracić jeszcze więcej. Jest to historia kobiety gotowej na wszystko, która potrafi stawić czoła wszelkim tragediom i wyjść z tego silniejszą i bardziej doświadczoną. Są to opowieści o miłości, o przyjaźni, o rodzinnych niesnaskach, o nienawiści i o walce o lepsze jutro. Po kilku miesiącach od tych najgorszych wakacji w moim, w naszym życiu nauczyłam się, że tęsknota powraca falami i zalewa oszałamiającym, paraliżującym bólem w najmniej oczekiwanych momentach. Myślałam, że zaplanowaliśmy wszystko dokładnie i skrupulatnie i wystarczy tylko powoli, wdech za wdechem, wydech za wydechem, iść przed siebie. Tymczasem to życie dokonało za mnie wyborów, pozostawiając kilka bolesnych psychicznych siniaków. A teraz w ramach podsumowania mam dla was trzy powody, dla których warto pożreć, warto poznać Ninę i przeczytać Wakacje oraz Zwyczajny Dzień Niny Majewskiej-Brown. Po pierwsze, dynamika. O rety, jak tutaj to życie pędzi, cały czas coś się dzieje, nie ma spokoju, nie ma przystanku. Po drugie, codzienna codzienność. Tak naprawdę to jest zwyczajne życie, nic nowego pod słońcem, mniejsze i większe dramaty codzienności. Po trzecie, kobieta taka jak wszystkie. Nina to polska everywoman, dlatego że odgrywa wszystkie najważniejsze role: żony, matki, przyjaciółki czy bizneswoman. I w ten sposób każda kobieta w jakiś tam sposób odnajdzie się w jej zwyczajności. Powiem wam tak, jeśli miałabym przyrównać lekturę Wakacji i Zwyczajnego Dnia Niny Majewskiej-Brown, to porównałabym ją do oglądania takiego niby spokojnego komediodramatu, na który przypadkiem trafiamy w telewizji. Wszystko sobie trwa, bohaterowie mają swoje wzloty i upadki, nie dzieje się nic niezwykłego i nagle wtedy łup. Widz schyla się po chrupka i kiedy odwraca z powrotem wzrok na ekran, okazuje się, że wydarzyło się coś tak nieodwracalnego, tak zmieniającego wszystko w filmie i w tej opowieści, że nie wiadomo nawet jak sami bohaterowie się pozbierają, nie mówiąc o widzu. I tak jest właśnie z powieściami Niny Majewskiej-Brown. Jej bohaterka przyjmuje wszystkie ciosy na klatę, jak wytrawny wyjadacz. Ja nie mam pojęcia jak ona to robi, dlatego że to wydaje się wręcz niemal nierealne. Przez moment myślałam nawet, że to taki rodzaj parodii, ale później zorientowałam się, że to wszystko na poważnie i zrobiło mi się tych bohaterów autentycznie szkoda. Jakby nie było, to zarówno Wakacje, jak i Zwyczajny Dzień Niny Majewskiej-Brown czyta się raz, dwa, wpadniecie w tę historię tak jak wpada się w fascynację codziennego życia. Jest lekko, jest kobieco, język jest bardzo mocno przystępny i bardzo mocno codzienny, fabuła pędzi, a los nie pozwala wziąć oddechu tak bohaterom, jak i samemu czytelnikowi. To powieści dla samej rozrywki, dla samej przyjemności czytania i idealnie sprawdzą się na przykład w podróży albo kiedy jeździmy komunikacją miejską. Taka codzienność na codzienność. I to wszystko na dziś! Za wakacje, jak i za zwyczajny dzień Niny Majewskiej-Brown raz jeszcze dziękuję portalowi Polacy Nie Gęsi i swoich autorów mają. Po więcej tych powieści koniecznie zajrzyjcie na bloga. I pamiętajcie, że jestem jeszcze na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Oczywiście pamiętajcie też o blogu. A my, moi drodzy, widzimy się już jutro na blogu w bezsenną środę. Do zobaczenia, pa pa!